Yo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale trzeciego sezonu serii Polowanie na. Serii, w której polujemy na wszystkie zwierzęta dostępne w grze The Hunter Classic w kolejności alfabetycznej. Dzisiaj drugi odcinek, moi drodzy, który zbierzemy się z pierwszym niedźwiedziem z kilku w tej grze, mianowicie Baribalem. Jak widzicie, znajdujemy się na mapie Red Feather Falls. Z racji tego, że takowy rezerwat wybraliście, to nie mało liczbą waszych głosów, ponieważ na YouTubie to chyba ponad 200 ileś tam. Ja pierdzia się spodziewałem, że tyle głosów oddacie, ale widzę, że zdecydowaną większość zagłosowaliście na RFF, więc to świadczy o was, że wy to nie jesteście jakieś tam randomy z internetów, tylko trochę tą grę ogarniacie. Ale pamiętajcie również, że jeżeli będziecie mieli taką ochotę, możecie śmiało brać rezerwaty niekonwencjonalne, nie? Ja się nie obrażę czy coś, nie? To od was wszystko zależy, więc nie ma problemu. Jak coś, to działajcie. Druga kwestia jest to, od razu na tym napomnę na początek. No i w filmach z tej serii będą rozdziały, więc jeżeli nie chcecie się słuchać na temat gatunku, który akurat polujemy, nie chcesz słuchać o broni, tylko chcesz przejść do mięsa, to są rozdziały, więc możesz od razu tam przeskoczyć. Nie ma żadnego problemu. A cóż, Red Feather Falls na ikonie tego rezerwatu widnieje nie kto inny, a Baribal. Więc wybieramy się chyba najbardziej odpowiedni do tego rezerwatu. No i cóż, przedstawmy sobie pokrótce jego specyfikację. Jeśli chodzi o minimalną punktację, 12. Jeśli chodzi o maksymalną punktację, 24. Jeśli chodzi o maksymalny CSS, 135. Maksymalna waga to 290 kg w przypadku samca. Punktacja jest określana na podstawie sumy szerokości i długości jego głowy. Samice są w tym gatunku punktowane. Nietypowe umaszczenie to czekoladowy, blondyn, cynamonowy i glacier. Co ja zapowiadam po angielsku, to coś z lodowaty, nie wiem, coś takiego. Jeśli chodzi o rzadkie umaszczenie, nie występuje przy tym gatunku. Kwestie z rzeczywistości. Baribal zwany również niedźwiedziem czarnym, jak i niedźwiedziem amerykańskim. Jak się domyślacie, występuje w Ameryce Południowej, głównie w terenach górskich i leśnych. Baribale generalnie są wszystkorzędne, wszędzie się wspinają po drzewach i jak to z reguły niedźwiedzie zapadają w sen zimowy. Wspomniałem występowanie, ale warto zaznaczyć, że ze względu na dostęp do pożywienia w okolicach ludzi, posiadłości, no to sprawia, że oni coraz częściej zbliżają się do tych ludzkich osad. Często na YouTube można znaleźć takie ciekawe filmiki z konfrontacji, kiedy gdzieś tam ten niedźwiedź wchodzi na posiedzenie, ja coś tam, wiecie, świetniki przeszukuje, takie rzeczy. Sporo tego można znaleźć na pewno. No i w zasadzie tyle, jeśli chodzi o Baribale. Ja tutaj jeszcze napomnę, że nagrywam drugi raz, bo stała się tragedia. I nie wiem, co z tego będzie, ponieważ nie kliknąłem nagrywania. Strzeliłem 3 baribale, jak kliknąłem na normalnie, ale nie mówmy o tym, bo to płakać mi się chce. Dobrze, przejdźmy do kwestii ich występowania i co my dzisiaj działamy. A działamy takie rzeczy. Rozpięliśmy się w północnej części rezerwatu na namiocie i tutaj mamy tak zwaną beczkę. A koło tej beczki jest jeszcze jeden przedmiot, rzecz w postaci ambony przenośnej, która stoi tutaj od czasów niepamiętnych i chcę ją wykorzystać. Wziąłem sobie na tą ambonę, mam nadzieję, że takie baribale tam będą, bo poprzednio było chyba z 8, naprawdę. I będziemy strzelać. Na cicho, z użyciem pewnej broni, o której za chwilę powiem. A jeśli chodzi ogólnie o występowanie, jakbyście się zastanawiali, to nie ma sensu kreślić cokolwiek na tej mapie. Niezależnie od jakiej leśnej szuki zaczniecie, idziecie północne tereny. Generalnie. Na północ i jeszcze raz na północ. Im dalej na północ, tych będzie zapewne więcej. Tak można to określić. Tutaj ich jest bardzo często dużo, ja to miejsce lubię i tutaj fajnie, bo można się teptać za pomocą zestawów pokempingowych do tej lokacji w sposób, no, dosyć sprawny. Dobra, przejdźmy sobie do broni. Pierwsza broń, cicha. Cięciwowa. Team Point. Kusza. Z kuszy właśnie tej, oto będziemy strzelać z pozycji ambony. Taki jest plan. Trochę za to postrzelamy, potem pójdziemy sobie w teren, ale jeśli chodzi o już polowanie z podchodu. 30. Dwa pociski, spoko broń. 9-3 coś tam to... Jezu, nie pamiętam nazwy. Tej broni jest lepsza. Z tej na przykład nie można strzelać do koty, o tym często zapominam, ale myślałem, że sobie ją wezmę. Awaryjnie jeszcze Elbizonte. Jakby nam jakiś potencjalnie baribal na twarz wyskoczył, bo jest to oczywiście możliwe. Zwierzęta te są w stanie zaatakować. Tak więc zaczynajmy. Ale bęben. Na starcie byk jelenia czarnogoniastego. W dość sporych ilościach występuje ten gatunek również w tych terenach, więc nie dziwi mnie, że takowy się już odezwał. Jak poprzednio nagrywałem, też tak było, było też sporo łosi.
jedna klępa blokowała mi przejście. Męczyłem się chyba z 10 minut, żeby ją obejść, bo ona cały czas szła w moim kierunku. Po prostu już mnie szlak trafiał, aż w nią strzeliłem, nie? To już mnie poirytowała strasznie. No tutaj mam nadzieję, że będzie trochę lepiej. Wtedy też towarzyszył mi deszcz dosyć mocno. Tutaj widzimy, że jest w miarę fajna pogoda. I mam nadzieję, że takowa będzie nam towarzyszyć już do końca naszej dzisiejszej przygody, bo jak wiecie bądź nie, ja deszczu nienawidzę w tej... Co ważne, jeśli chodzi o Baribale, jest parę ciekawostek takich związanych stricte z grą. No już widzę klępę, zaraz mam flashbacki. Kurde. Nie wyrobię. Jeśli chodzi o niedźwiedzia czarnego w tej grze, jego najsilniejszym zmysłem jest węch. Jest to jawnie powiedziane w fandomie, więc no opieram się na tym, raczej tam nie kłamią, więc warto zapierać ze sobą takie ło. Peta sprayu tak zwana, czyli eliminator zapachu, który sobie już użyjemy. Podejdziemy, wejdziemy na amponet, to nie będzie miało to takiego znaczenia. Natomiast w tym momencie troszkę ma. No i co? Jest łoś, tu jest sklępa, tam widzę pierwszego Baribala. Ale już widzę, że jest dużo skromniej niż ostatnio. Tam jest drugi. Dobra, coś tutaj się dzieje. Ale obawiam się, że będzie ich troszeczkę mniej. Zapytacie, gdzie jest Ambona? No właśnie, gdzie jest ta Ambona? Ambona jest tutaj, o. I tutaj przy niej chodzi jeden. Tam jest beczka, tam też jest jakiś Baribal. Tam jest jakiś jeszcze. No, coś tutaj łazi, tam po prawej. Ja sobie obejdę od lewej strony. No, już jedno spojrzałem, oczywiście. Tutaj była druga klępa. Mam nadzieję, że tam nie poproszę nam tych niedźwiedzi. Tutaj idzie sobie ten samiec. No, jeśli po poszy, to trudno, nic się takiego nie stanie. Taktyka jest taka, że wchodzimy, strzelamy. W momencie, kiedy będziemy strzelać, i tak będziemy spłoszyć te zwierzęta, one będą uciekać, ale po jakimś czasie powinny do nas wracać. Na papierze spoko, w praktyce zobaczymy, jak będzie, bo to z tą grą to nigdy nie wiadomo. Więc pozwólcie, że ja sobie tam na pozycję jakoś spróbuję dojść, nie płosząc już kolejnych zwierząt, i tam spróbujemy pocisnąć jakąś pierwszą sztukę. No kuźwa. Ja nie wyrobię z tą grą, no kurde, wtedy jedna klępa teraz para. Ja pierdziel. Wspaniale, po prostu elegancko. Patrzcie, co tam się dzieje. Pod naszą amboną łażą dwa baribale. Wtedy udało mi się wejść na tą ambonę bez problemu, nie płosząc nic. Natomiast tutaj kurde trochę problem, bo one są przed. Nie denerwujcie mnie nawet. Błagam was, nie denerwujcie mnie. Idź sobie stąd. Kurde, łosiu. Trzeba sobie jakoś radzić, ja tutaj się twardo czołgam w kierunku naszej pozycji. Znaczy naszego rybala. Ten się w ogóle zawiesił. 100 metrów. Dobra, odbogował się. 16:22, tam łazi kolejny. Tutaj mamy naszą ambonę. Tam łazi jakiś, tu łazi jakiś, tu łazi jakiś. Więc nie jest najgorzej. Wiecie, generalnie tutaj poświęcam się mocno, no. Chcę dojść tam, natomiast jeśli będę miał okazję odestrzał już wcześniej, no to oddam, nie? Tak jak ten sobie tutaj chodzi, to jest szansa, że na te jakieś 40-50 metrów, nie wiem, czy nawet tutaj nie będzie już jakieś 70, no 60, widzicie? On do nas podchodzi w tym momencie. Poczekajmy, bo jeżeli on gdzieś tu się jakoś fajnie zatrzyma, to spróbuję mu na jakieś płuca walnąć, tylko żeby on się zatrzymał. Nie chcę go w ruchu strzelać z tej odległości, bo nie mam wyczutej tej broni jakoś. 45 metrów, idzie prosto na nas. Spróbujmy może. Nie wiem nawet czy dostał. Ale może nic takiego się nie stało, no zobaczymy. Nie, no jest plama, dobra, mniejsza, on nie chce, ucieka. Liczyłem na to, że strzał będzie lepszy. Ale ja widzę, łażą, nie spłoszyły się, więc nie jest najgorzej. Dobra, ostatnia prosta, teraz najbardziej newralgiczny moment. Musimy dojść tam. I żeby nas przy okazji nic nie zjadło, to będzie fajnie. A kurde, nie ma żartów. Widzę je. Po lewej stronie. Po prawej też gdzieś łazi jakiś. Ale nasz cel coraz bliżej. Coraz bliżej. Słyszę kroki. Po lewej. Musi być bardzo blisko. Czy to mogę się obrócić na X-ie? O. Łazi. Że się nie spłoszył. Bo my już jesteśmy prawie przy drabinie. Ale już jesteśmy. Kurde, jak drabina do nieba po prostu. Uch, jak wyraźnie. Ślady z USO. O ja pierdzielę.
To jest nie wiem gdzie. To jest gdzieś tutaj koło mnie. Dobra, wyskakuj, głupia ikonko. Ja już chcę na górę. Dobra, wlazłem, jestem. I mamy tutaj tak. Chodź na sobie podejdę. Pode mną jest. No właśnie, on. No, i mnie zauważył. Wspaniale. Więc. Dobra, no to strzelam ja. Dostał na płuca. Znaczy na jelita. Nie wiem, czy nie dostał, jakby taki dziwna obręcz. No i dobra, nic się takiego nie stało. One po jakimś tutaj czasie powinny wrócić. Ciekawe, co się dzieje z tamtym, czy on nadal żyje. Możliwe, że to jest ten, więc. No musimy mieć na uwadze po prostu, że ten dostał. Gdzieś tam może pewnie z czasem będzie leżeć. Ten też dostał, gdzieś to będzie uciekać. Więc na ten moment tak to wygląda. Ja będę oczekiwał powrotu potencjalnych, bo ich tu w okolicy sporo jest. Spróbujemy sobie coś tutaj podziałać. No i tak, mamy naszą pierwszą sztukę. To był ten, który tutaj uciekł. Prawdopodobnie dostał po prostu drugi raz, więc dlatego tak szybko upadł, bo podejrzewam, że jednym strzałem tak szybko byśmy go nie powalili. Więc takie mam podejrzenia. Tutaj jakiś jeden łazi, tam też jakoś łazi. No mam nadzieję, że czasem będę tu podchodzić. Jeśli chodzi o samą beczkę, znajduje się ona dokładnie 40 metrów ode mnie. Więc sprawa jest dosyć prosta, bo w momencie, kiedy one chodzą koło niej, wystarczy strzelać na czwarty pin. I tak to wcześniej wyglądało, tutaj trzy już leżały. Natomiast są. Historię już znacie, więc tutaj sobie posiedzę. Nie wiem, ile to potrwa, bo one z różną częstotliwością czasu mogą tu przychodzić, różnie to może być. Na pewno, jeśli jakiś podejdzie, to zobaczycie to. Tam sobie jakiś leży. Nie wiem, czy on nie jest już. Nie wiem, czy to czasem nie jest ten, który dostał od nas od przodu. I on sobie tak, no, na końcówce jest, że tak powiem. Ale to się zaraz okaże, bo jeśli padnie. Na razie mi go oznacza, znaczy, że żyje. A może po prostu odpoczywa, nie mam pojęcia. No słuchajcie, chyba pierwsza taka dobrowolna sztuka samodzielnie tutaj podchodzi po tym, jak spłoszyliśmy ostatnio te osobniki. Nadal patrzę tam. Nie wiem, czy on czasem nie. No właśnie. Dwa razy klikam Z i widzimy, że to był na pewno ten. Więc mamy już zaklepane dwie sztuki, co mnie bardzo cieszy. Tutaj jest potencjalnie trzecia. Będę oddawał strzał, jak będzie jakoś fajnie ustawiona. No i fajnie, rozpoczęliśmy tą przygodę. Mam nadzieję, że jeszcze parę sztuk tutaj uda się złapać. Bo nadal gdzieś jedna chodzi. A tutaj myślę, że można się przygotować. Będzie jakoś fajnie ustawiona, tak jak teraz. I cyk. Pewny strzał. I sztuka numer 3 na naszym koncie. Tam coś łazi, ale tam to chyba łazi też niedźwiedź, z tego co widzę. Dobrze, warto je oznaczać. Warto je oznaczać, bo zawsze to wbijanie spottingu. Wbijając spotting, a w zasadzie level, coraz większą dokładnością będziecie mogli określać potencjalne wasze trofea. Jest to na pewno przydatna sprawa. Polecam to robić przy okazji. A jak macie coś takiego jak ja w ręku, czyli tak zwaną lunetę obserwacyjną, to robi się to w sposób banalny. I co? 24 max. No tutaj mam taki, widzicie, od 18-24 to jeszcze te zakresy są spore. Tam widzimy jakoś chmarę jeleni czarnogoniastych. A nawet z jakimś bykiem sobie łaży. Więc jak wspomniałem, bądź nie, tereny tutaj są naprawdę warte uwagi. Nie tylko jeśli chodzi o gatunek, na który polujemy, ale także na pozostałe, jakie występują w tym rezerwacie. Przy czym wydaje mi się, że tutaj wapiti raczej nie spotkacie, przynajmniej nie kojarzę, żebym tutaj jakiegoś widział. Trzeba się udać bardziej w te leśne tereny. Kolejne dwie sztuki widzę, że kierują się w naszą stronę. Tam daleko jest jedna, tutaj bliżej jest druga. Ja również sobie postaram się oznaczyć. Ten wydaje się taki spory. Ale to masywność nie ma nic z rzeczy, chociaż 18,24. Maksymalna waga może być, maksymalna oczywiście tyle nie będzie. Ale co do wagi, bo to jest dosyć też ciekawe, istnieje dosyć znacząca korelacja, czyli takie powiązanie wagi z punktacją. Jeżeli macie na przykład fajnie rozwinięty poziom w wytropieniu tej zwierzyny, tego gatunku, to po śladzie, to znaczy po wadze, z dużą dozą prawdopodobieństwa, że ta waga będzie wysoka. Jest bardzo duża szansa na to, że
punktacja też będzie wysoka, więc to jest coś, o czym warto pamiętać, nie? Bo ja na przykład o tym nie pamiętałem za bardzo, a to się może przydaje, chociaż z drugiej strony za bardzo nie chodzę na baribale jako tako, żeby je tropić. Jak już to korzystam właśnie z takich narzędzi, które mamy tutaj. Ale mimo wszystko typem można rzucić. No i tutaj będziemy się szykować. Bo jest fajnie ustawione. A niestety przeżył. Troszkę chciał strzał za wysoki, no i przez to ten się spłoszy. Ale jak widać, one jakoś gwałtownie nie reagują, coś tam sobie uciekają. Ja sobie mogę pozwolić jeszcze na strzał. Znaczy nie trafię, ale... A, dobra, nieważne. No i tutaj idzie kolejny. Fajnie, bo nie spłoszył się. Tamten ucieknie, ale walić go. Ten sobie podejdzie. I co, mamy raz, dwa, trzy, cztery sztuki już na naszym koncie. Ten, nie wiem, czy to jest czekoladowy, czy cynamonowy. Natomiast twardo kręci się tutaj. Tam z kolei też idzie jeden. Nie wiem, czy to nawet, który się nie spłoszył, już się ogarnął. Więc spoko. No i ogólnie wyznaję zasadę, że nie będę strzelać tylko i wyłącznie przy tej beczce, bo nie ma to sensu. Tak jak na przykład on teraz jest tutaj, to myślę, że tutaj też mogę sobie spokojnie strzelić. Na te 30 metrów. On idzie prosto na mnie. Więc też sobie go zdejmiemy. Ten nie zareagował. Piąta sztuka na naszym koncie. Nie wiem, co się generalnie z tyłu ze mną dzieje. Wydaje mi się, że tam coś jeszcze było, ale niespecjalnie widzę, żeby z tamtego kierunku coś w naszą stronę szło. Ale zobaczymy. Tutaj jeszcze chwilę posiedzimy. No na pewno w zasięgu naszego wzroku jest jeszcze ten, który tutaj podchodzi. Dobra, nie będę, panie, na ciebie czekał, czy ty się łaskawie obkręcisz, czy nie, bo tu strzał oddam. I szóstą sztukę, jak wspomniałem, na koncie już mamy. No generalnie beczka świetnie spełnia swoją formę, rolę. Tutaj jeszcze robotę robi ta ambona, nie? Ale co z tego, no nawet jeśli ambony takiej nie macie, to można wykorzystać zwyżkę. Myślę, że na tych drzewach niektórych śmiało można takowo postawić beczkę, też oddalić. Nie, można nawet bliżej. Nie trzeba aż na 40 metrów, może na 20 i wtedy śmiało można kosić sobie takie baribale. Przy czym, no, jak wspominałem, nie? Maksymalny CSS to 35. Strzelicie sobie takich 6. No, zawsze to trochę kasy wpadnie, a dużo czasu nie minęło, kiedy tę szóstkę udało mi się pozyskać. Ja jeszcze sobie oczywiście tutaj posiedzę, bo liczę na to, że jeszcze może coś z daleka wonią tej kukurydzy się tutaj do nas skieruje. Ale jeśli tak się nie stanie, to śmiało ruszymy sobie już przed siebie w teren i zrobimy trochę hałasu. O! Z tej strony do nas coś idzie. Okej, ja już trochę tutaj siedzę, przyznam, i już trochę łapałem wątpliwości co do jakichś potencjalnych kolejnych sztuk, a to proszę, jednak coś do nas idzie. To mnie to cieszy, bo wydaje się, że za dużo ich już nie będzie. Ale fajnie, bo siódma sztuka... złapiemy. Myślę, że wiecie, ja podniosę sobie ją, jak uda mi się ją jakoś fajnie trafić i zaczniemy zbierać, bo też chciałbym, wiecie, coś tam pójść w teren, żeby chociaż jeden strzał oddać, bo żeby było jakieś minimalne zróżnicowanie tego polowania, a nie tylko z zasiadki typowo. Dobra, tutaj na 25 metrów, jak się zatrzyma. O cholera, strzały mi się skończyły. Tego nie uwzględniłem. No dobra, to szybko załadujemy sobie jedną. Możemy... Nie. No, zatrzymaj się. Ideolo. W ogóle jak zastanawialiście się, skąd są te screeny widzów, to co gatunek przed nagrywaniem odpalamy kanał na właśnie na Discordzie, gdzie możecie podrzucać swoje trofea. Niekoniecznie muszą być nowe, mogą być stare, więc jakby ktoś tam chciał do odcinka podrzucić jakieś swoje trofeum, to oczywiście zapraszam, bo tam nie ma żadnych jakichś, wiecie, wymagań specjalnych. Jedynie proszę o, no żeby ta grafika była w miarę jakaś, wiecie, nie na totalnym low, no i rozdzielczość te 720p, żeby było. A reszta to możecie nawet jakiegoś boba, jakieś totalnie bobowe sztuki, jak macie
się podzielić, tylko wiadomo, no jeżeli dużo będzie, no to będę brał te, które są pierwsze, no bo wszystkich skinów, jak nie wiem, będzie ich bardzo dużo, nie dam rady wziąć, ale daję znać. Dobra, słuchajcie, zwijamy się stąd, trochę tu posiedzieliśmy. Myślę, że zbierzemy to, co jest najbliżej, a potem pójdziemy sobie potem tego, a na końcu zbierzemy sobie tego tam najdalej i gdzieś tam będziemy próbować coś szukać. Blondyn, jak widzicie, 14 punktów, nic specjalnego, ale tak właśnie wygląda blondyn. Sztuka numer 1. Sztuka numer 2, tutaj oddałem wtedy ten drugi strzał, co ciekawe, dostał w serce tego szota z tej kuszy, co tam uciekał. Pierwszy strzał dostał tylko na jedno płuco, więc też daleko by nie uciekł. No i tutaj już 19.38, dużo ładniej. Nadal bez rewelacji, ale już całkiem nieźle. Kolejna, tym razem cynamonowy. 18.38, 71 games do przodu. Widzicie, tutaj mamy powszechnego, tutaj mamy cynamonowego. Troszkę się różnią ubarwieniem. No i tak to wygląda. Czwarta sztuka. 1741, no jeszcze nie przekroczyliśmy 20, co ciekawe. 40 metrów, 61 games. Kolejny dobry strzał w serce, po raz kolejny blondyn, ale wynik nie za specjalny, był to samiec i 44 games. Ok, piąta sztuka na koncie. Baribal, który zasadniczo wyrwał jako pierwszy na początku, zobaczmy jego. Jak z tym, o, grafitowy. Czyli tak on się nazywa, grafitowy. O, i był najciekawszy, 20,5 punkta. No widzicie, to jakoś tak strzeliśmy niefortunnie, że przebijając się przez łopatkę nie trafiliśmy żadne z dwóch płuc. To ciekawe, no zatrzymaliśmy się na jelicie i kości brodowej. Fajnie, prawie 100 do przodu, grafitowy, zobaczmy sobie go. No jest taki trochę inny, ale tak na pierwszy rzut oka nie wydaje się. Proszę, kogo byśmy tu mieli? Coś tu jeszcze podeszło. No, zaskoczył mnie. Usłyszałem go dopiero w ostatniej chwili. Tam coś ucieka chyba. O, dostał, widzę. Wyrwał ten drugi strzał? To się okaże. Nie mam pojęcia. Generalnie trzy oddaliśmy. Jeden na pewno dostał. No dobrze, dobrze, czyli widzicie, jeżeli jesteście zdeterminowani, posiedzicie trochę dłużej, to naprawdę to jeszcze potrafi schodzić się, nie? No ja tu stwierdziłem, no wiecie, no jaki plan miałem, więc wszystko jest jasne, ale rzeczywiście można tutaj dużo więcej tego postrzelać. A jeśli chodzi w ogóle o same baribale, one generalnie chodzą zawsze same. Oczywiście może się zdarzyć sytuacja, że będzie ich więcej, ale to nie jest tak, że one chodzą razem. One chodzą samodzielne. Są miejsca takie jak te, że to skupisko może być większe, ale to nie jest stado. One są samotnikami. Co do zasady wszystkie. Dobra, zbierzmy sobie sztukę numer 7. Odblokowałem osiągnięcie Black Beer, czyli chyba ustrzeliłem... O Jezu, tragedię. Bo pozyskałem jakąś konkretną ilość. No, zarobek też niezły, nie? 9 games. No i ten był na przykład czekoladowy, więc nie wiem, czy żeśmy całe spektrum nie zahaczyli. Ale widzicie, o właśnie, teraz nam wyskoczyło 250 czarnych niedźwiedzi na moim koncie z tym osobnikiem właśnie osiągnąłem. Fajnie, że ze mną uczestniczycie w tym miejscu, to wszystko widzicie. A tak teraz, bo ja for fun grywam, ale teraz w zasadzie tylko na gejsiach śnieżnych, bo staram się przyfarmić trochę hajsu, bo mi brakuje po ostatnich głuszcach, bo musiałem wywalić na wabiki. Teraz zbieram na jakąś strzelbę. Kupię sobie maisto prawdopodobnie, bo dawno żadnej strzelby nie kupowałem. Zresztą wspomniałem o to w Hunterzach, żeśmy grali niejednokrotnie, że brakuje mi jakiejś. Chyba się zdecyduję na to, o której wspomniałem. Dobra, to jest, rozumiem, ósma sztuka. Ta, która wyrwała dwa razy. Wszystko się zgadza. No, 18 to chyba punktacja, która nam towarzyszy dzisiaj najczęściej. Powszechny, dwa razy dostał. To drugi strzał, co ja mówiłem, żeby taki dym się zrobił. No to właśnie o to mi chodziło, że to mi potwierdziło tak jakby, że on dostał. Więc okej. Okay. Tam daleko jeszcze strzelałem, zobaczymy. Jeszcze się tu pokręcał, że z innego strzelę, ale na pewno nie więcej, bo też nie chcę, żeby to
za długo trwało. O tym dobrze wiecie. A co nam to ucieka? Kurde, mylą mi się sloty. Czy on się wywalił właśnie? To jest chyba ten właściwie. To był ten, właśnie miałem mały problem ze znalezieniem jego tropu, bo nie oznaczyłem sobie konkretnie, gdzie go postrzeliłem, ale z tego co widzę to był ten, bo on by przecież spokojnie dalej uciekał, więc tutaj podbiegniemy sobie. I to będzie... Nie wiem, szczura sztuka, już się trochę pogubiłem. 9 albo 10. Tak więc zweryfikujmy, czy to był ten. Ależ offset. Ależ offset, czyli to był... Czyli dostał tylko raz na te 3 strzały, ten pierwszy strzał na Jelita, co widzieliśmy. Teraz dostał w ogóle w nogę, ale oczywiście... A nie! Dobra, widzicie, 317 metrów. Czyli dostał 2 razy. Dobrze wiedzieć, że ten drugi strzał już na granicy renderingu praktycznie, bo chyba 320 jest... Już koniec. Out. No i jak widzicie, prześladuje nas 18 dzisiaj. Ale spokojnie, 70 games. Mam zasadniczy problem, że teraz tak, nie wiem ile upolowałem. Albo 9, albo 10. Ale niezależnie od tego, wydaje mi się, że wynik bardzo dobry, bo... Jak wiecie, oscylujemy raczej w tą 5 minimum, tutaj praktycznie 2 razy więcej, więc można się cieszyć. Sprawnie poszło w dniu dzisiejszym, takie podsumowanie. Najciekawszy miał 20-48, więc nie jest źle. Nie wiem ile zarobiliśmy za bardzo, bo nie jestem na sesji multi, ale trochę tam gamesu pewnie wpadło z tych wszystkich sztuk. No i myślę, to tyle. Widzimy się w kolejnym materiale, wrócimy sobie tam ponownie na rezerwat Pickup Invade, przyjrzymy się bliżej bawołom wodnym, które mnie bardzo trollowały w pierwszym odcinku. Jestem bardzo ciekawy, czy w tym materiale również będzie ich tak dużo, jak było to w polowaniu na bantengi. Trzymajcie się moi drodzy i do usłyszenia. Cześć.